Hej, witam was serdecznie z tej strony, moi drodzy Elsie. W trakcie choroby, po przyjeździe z Warszawy, razem z nami dzisiaj Alex. Hej, siemano. I słuchajcie, zagarnęliśmy naszego ukochanego minecraftowego murzyna. Kamp Damiana. Tak witam jest. Bardzo serdecznie. Kamp Damian nie wie, co go jeszcze czeka, ponieważ jesteśmy na 142 dniu, zaczęła się jesień. Pierwszy dzień jesieni, jesteśmy w chuj głodni, jesteśmy po ledwie przeciśniętym lecie. Aha, i wilki się zbliżały, ty weźcie się zalogujcie szybko. Ty się wyloguj. Wiem, że wtedy dobra, wiesz co, Damian, poczekaj sekundę, my zabijemy te wilki może najpierw, co? Poczekaj chwilę, zabijemy te wilki, chodź tam na ten. Moment. Dobra, czekaj, ja zostawię tego. Zostawię. Nie, broń zostawię. Czekaj, broń zostawię. Cholera. Ty zostań tu, Chester. Aaaa! O, tu lecytowy. Hello. To, co mi podałaś hasło, to nie pasuje, Elsie. Okej. Musi pasować. I musi pasować. Bardzo prosty test. No tak, które cytaty teraz? To były cztery razy te same literki, małe jak nasz ulubiony przyjaciel. Jak nasz ulubiony przyjaciel. Wyskakuje mi, że to jest błędne hasło. To wpisz te hasło, co wpisywaliśmy ostatnio. Ostatnio, co wpisywaliśmy. Czy tule cytowy może się podpalić? Nie, ale i tak mu się regeneruje HP. Dobra. Regeneruje czy nie regeneruje? Regeneruje. Aha, dobra. Aaa, palę się. Jestem podjarana, dobra. Chyba możesz się już logować. Czyli to hasło, co mieliśmy na ostatnim serwerze w takim razie. No, ja wiem, pamiętam. Ale nie. A nie, czekaj, no bo ty się zalogowałeś na to hasło, Alex. No tak. Czyli, ale nie to, co ty się logowałeś, dobra, Damian. Napiszę mu, okej, napisz. Dobrze, napisz mu na prywatnej wiadomości, bo to widzę, że to się inaczej nie da. Ja tu zamontuję jeszcze jedną pułapkę, bo widzę, że nie zamontowałam jej poprzednio. Bo my nie mieliśmy takiego samego hasła, jak to hasło, co graliśmy poprzednio na serwerze. A, okej. Okay. No właśnie, ja ci to tłumaczyłam przed chwilą na telefonie, mój drogi przyjacielu. A i słuchaj, i przypominam ci, że dzisiaj masz, Alex, dwie mordy do wykarmienia, no. Dodatkowe, a. Niestety, przykro mi. No, niestety, no tak bywa. Czasami tak jest. Dobra. Mamy jesień. Czego my możemy się na jesieni spodziewać? Czekaj, właśnie, bo my musimy pójść po naszego towarzysza podróży. Nie mamy daleko, na szczęście. Ja zaraz pójdę po mięso. Wrzucam tutaj do pierwszego składzika żarcie, jakie mam. Pleźń wrzucam do ostatniej tej, bo na razie nam nie jest potrzebne. Tak, fajnie, wszystko bucha. Dobra, Rakes, idę po ciebie. Już wszedłeś do gry, pamiętaj, weź albo Wilsona, albo Willow, tak jak ci radziłam. A ja po ciebie idę. Też robiliśmy tego Ubera, że on jak się goli, to Stadium Sanity daje. No właśnie, tak myśleliśmy i tutaj podobno wcale tak nie jest. Za Wilsona brać, czy Willow lepiej? Jak chcesz. Whatever. Słuchajcie, mamy tu kokon potrójny. Więc robi się ciekawie. Aha, noc. Aha. Nie panikuj. Ja po ciebie idę. Jesteś tuż przy bazie, więc spokojnie, ja po ciebie idę. Tylko po drodze ubijam pająki. A co miałam ci opowiedzieć? To ci miałam opowiedzieć, jak mówiłam, jak odpalę streama, tylko że kurde, wybijam jeszcze te nietoperki po drodze. Czekaj, ja tylko chwycę tutaj naszego przyjaciela. Ej, gdzie ty jesteś? Ja jestem przy ołtarzu, kurde, przy portalu. Gdzie ty jesteś? Cofam się do portalu, bo szybko się sobie pochodnie.
Dobra, bo ja jestem przy portalu, halo. Ja jestem przy portalu. Dobra. Dobra, czyli wziąłeś Willow, dobra. Patrz. O, w sumie wezmę śmieci. Chodź, chodź. Zaraz ci wymyślimy jakieś kreatywne zajęcie. Nasz murzynie kochany. Więc tak jak mówiłam, jesteśmy tuż przy bazie. Nie pamiętam, gdzie mieliśmy rzeczy. Aha, tu były chyba rzeczy takie. Masz prezent, widzę od razu. No, może on wszedł. Otwieraj, lewy górny róg. Aha, bo tu były takie odzwierzęce w sumie produkty. Odzwierzęce. Masz może hełmy? Nie, ale mogę za chwilę mieć jakieś hełmy. Jeżeli potrzebujesz pilnie. Tylko wiesz co, fajnie byłoby... Aha, bo ja nie mam tego. A! Żartowałam. Okay. Żartuj. To było niechcące, totalnie to było niechcące. Ma ktoś drewno? Bo ja nie mam drewna. No to masz murzynę. No właśnie, mamy pierwsze zadanie, mój drogi murzynie, potrzebujemy drewna. Więc tak, hełmy. Już robię hełmy, słuchajcie, chodźcie tutaj do mnie. Chodźcie. Chodźcie tutaj na boczek, chodźcie z boczki. Czekaj. Nie jestem z boczek. Wywal, ja podniosę. Dobra, masz jeden. Masz mój. Cieszmy się, dziś obniżki mamy dzień. Więc się śmiej, o połowę płacisz mniej. Dobra, stwórz sobie tą siekierę i tak dalej, nie? Dobra, i trzeba koniecznie. Tak. Z shiftem albo z kontrolem, nie pamiętam. Podkreśleniem albo z shiftem, albo z kontrolem, więc musisz sobie tam popróbować. Miód? Właśnie, czy możesz zrobić wejście do... To prośba do tego. Do siebie. Nie, do Aleksego. Czy możesz, po pierwsze, czy zrób jakieś jedzenie? Bo moment. Potrzebujemy żarcia. Mam tylko Monster Meata. Jeżeli lubisz warzywa, mogę zawsze zrobić coś z warzyw. Ale mamy tutaj jedną osobę, co je warzywa akurat. No tak, no ale to ją akurat wykarmi, tak? Ciebie no nie. No dobra, no ale możesz coś zrobić z warzyw i z tego. Tak. No. Zawsze też będzie. Wpierw, wiesz, te rzeczy z lata. Dobra, spoko. Dobra, ja słuchajcie, mam trochę więcej lin tego. Czekaj, z czego się robiło tą strzykawkę nieszczęsną? Z rota i aha, dobra, już wiem, pamiętam. Bo ja potrzebuję strzykawki. Tylko nie wiem, czy jednej. Heal. Jednej. Dobra, ja potrzebuję żołądku, koniecznie żołądku, bo mam 20 żołądka. To w porządku. W porządku, mój żołądku. Od razu sadzić, czy nie? Nie, znaczy możesz sadzić od razu w sumie. Ja w sumie też potrzebuję mimo wszystko teraz od razu, więc też ci troszeczkę pomogę. Czy opracowałeś sobie od razu łopatę? Nie. To opracuj sobie łopatę i od razu wykopuj pieńki. Tych uschniętych drzew nie wykopuj, bo to szkoda marnować łopatę. Szkoda marnować ten siekierę.
A, i miałam ci opowiedzieć tą historię. No i nie opowiadasz. No właśnie, no bo ja cały czas tak, wiesz, patrzę na ten swój głód, jak mi spada 9. 8. Dobra. Dobra, chyba zaraz zjem po prostu Monster Meata na szybko, coś czuję. O, chodź, kulki się zrobią tu. Dobra, lecę. Nie wiem, co mówić, to już to albo kulki, albo... Dobra, kulki też są spoko. Nie będę wybrzydzać, wiesz. A ostatnio wybrzydzałeś. No tylko kulki będziesz nie, to... Nie, dobra, spoko, kulki są spoko, jak nie mam nic lepszego. Chodź. Lecę. Lecę, bo życie. I gdzie? Na ziemi, na ziemi? Czy mnie karmisz? Nie. Dziękuję, nakarmiłeś mnie. Dzięki. No. No. I słuchaj, akcja była taka, że graliśmy z Ramonem. No i gramy, oczywiście do zimy nie doczekaliśmy. Umarliśmy przed samą zimą. Później gramy z Camp Damianem sami. No. Wytrzymaliśmy 11 dni. Później gramy kolejny raz. Wytrzymaliśmy 2 dni. Powiem ci, że coś jest ze mną, kurde, nie tak. Ostatnio coraz mniej mi się udaje przeżyć. Nie wiem, kiedyś jakoś mi to szło lepiej. Załatwisz mi jedno duże mięso, to ci zrobię garnek. Jedno duże mięso. No coś tak. mogę pokombinować. Mogę elefanta zabić, jak chcesz. Zawsze. Nie bij kolefanta. Czemu? Szkoda kolefanta. Niech robi te kupy. Niech produkuje. Trzeba tam zajrzeć, wziąć te kupy. Mam przykrą wiadomość, ale nietoperze się respią. Co się respi? Nietoperze, zawsze się respią nietoperze. Zawsze się respią, no, dokładnie. Dobra, i coś na HP, a ja stworzę kolejne serduszko, tak już na potem. To już ten moment, kiedy ja mogę sobie pozwolić na tworzenie serduszek. To jest taki fajny moment, kiedy wiem, że mogę sobie na to pozwolić. Na HP, no to ci powiem, że twoja postać może walczyć i jednocześnie sobie respić HP i sanity. Wiem, bo ja wreszcie walczę, znaczy gram postacią, którą umiem grać. Wow, jakie mam śmieszne te spodnie. Tylko, że już mam te spodnie. Tak, tylko, że ja Wormwooda już mam. Niestety. Czy niestety, może i na szczęście, no. Kto wie. A ty nie masz zapalniczki w ogóle? Willow? On powinien mieć. Ty jako Willow powinieneś mieć zapalniczkę taką. No. I ona ci światło daje. A, nie widziałem. No, ale ja bym się ucieszyła, jakbyś mi dał tak na zaś jakieś kilka takich meatballsów, takich wiesz, w zapasie. Drewna? Nie, mówię o meatballsach takich. To masz warzywa, na razie musisz tam. Ja muszę jedną rzecz zrobić tutaj z tych. Z randomowych. Dobra, a co w ogóle ma mój Chester? Aha, ma gówno. Zawsze i to. Ej, a gdzie był król świń, bo nie pamiętam. Mogę zaznaczyć. A nie mogę, bo nie masz tego moda. Ale... Obok nas. Tak, obok aha. Nas. Tam prawie. Nie, bo ja w ogóle kurde siana nie mam, nie wiem czemu. Ups! To jest... Odpalił coś? Nie! O ja pierdolę! Co się stało? Będzie odpalił coś chyba. Palił las. Dobra, zbieramy popiół. Zbieraj popiół, zanim ten...
tego można zrobić... Leczenie. Dobra, no będzie węgiel, no trudno. Węgiel też spoko. No trudno, shit happen. To nawet zabawne, jak się hajcuje sam węgiel. Czy takie zabawne? Dobra, no będzie na ten, no mówię, będzie na tą miksturę leczącą. Czym ty to ścinałeś, kurde, zapalniczką? Miałeś drewno ścinać, a nie podpalać. Chodzi na a ja mówiłam, weź Wilsona. Mówiłam, że coś tak skończy. Ale problem z sanity tu będzie rozwiązany bardzo szybko. Ty no, ale nie mów mi, że już mu spadło sanity, no. Nie, od podpalania właśnie mu wyrasta. No. Ale wracając, nie mów mi, że mu już spadło to sanity. Jeżeli na przykład nie robi jakieś głupoty, to mogą mu spaść. Nie, nie, spokojnie. To coś ty zrobił. Bawiłem się ogniem. Nie no, spoko, węgiel się przyda akurat. Naszemu towarzyszowi podróży zawsze się przyda te węgiel. Ogień. Ogień, ogień też się zawsze przyda. Kucharzowi się zawsze przyda ogień. Ty, ja głoduję. Dasz mi dwie kości, to bym ci to zrobił, ten zupę. To jest jeden, jeszcze potrzebuję jednej kości. Jest w tym ostatnim, w tej ostatniej. Podaj mi kości, podaj mi kości. Kurde. Przecież one są... Tym, znaczy, kurwa, do tego czasu ja zginę. 34 masz. 31. Dobra, idę gdzie indziej poszukać 29, lasu. 27. Nie odliczaj tak. 24, czujesz presję? Musisz mnie nakarmić. 20, 19, 19, 18, 17, 16, 15, 13, widzę, 12, że daleko z ulu zrobiliście. 11, masz 9, drugą. 8. 6, 5. Lecie bardzo szybko spadek. 3, 2, 1. Dziękuję. Ty mówisz o HP. Myślałem, że w głodzie. No ty no. Już, bo już miałam zero głodu, tak? Mówiłam ci wcześniej, że głodna jestem. O, ugotowała się. Dzięki. I właśnie teraz pisanie ci leci na łeb na szyję. Czekaj, gdzie masz te serca tutaj? No, ci przydadzą. Proszę bardzo. Dzięki. Luzik. Zawsze możesz na mnie liczyć. Aż mi czapka wskoczyła na głowę, kurwa, z tym kretem zasaranym. Masz tu zupę, zobacz. Jest. Wiesz. Weź sobie te kości jest. Teraz, akurat masz świeże kości. O, świeże kości, to ci mogę kolejną zupę zrobić. I tak będziesz umierać i ja ci będę radzić i będę ci robić zupę. Zajebiście. Zawsze czekaj, o tym marzyłam. Cholera! Ty weź sać na świeżo jakoś te... Szybko. Gdzieś dojść, bo nie mam głód, bo mam głód, a leci mi też głód. Ej, leci i głód na... temu, trzeba mu jakieś meatballsy zrobić. A ja jestem daleko od bazy.
Czemu jesteś daleko od bazy? Bo przyszedłem szukać lasu. Ty przecież drzewa są wszędzie akurat. Ale ja chcę pójść na zielony ten. Na zielony las? Na zielony teren. Przecież to wszystko jedno, gdzie będziesz ciął drzewo. O, Jezus. Ty, rób meatballsy szybko, na skalę światową, masową. Co, a co? Albo co jakiś... No bo zaraz nam umrze kolega. Co? To z głodu, tak? Tak dla odmiany. Okej, okay, to chodź, mam coś dla ciebie. Nie ja, on. No mówię dla niego. Tu się da i dwa patyki. Światło potrzebujesz. No właśnie, tak. Szukałam tego. Nośnika światła. Nośnika światła, no. Chodź do bazy, Damian. Ładnie, nośnik światła, to ładnie to ująłeś. Nośnik światła. Nośnik światła. Światło nosisz je w sobie. O, tu coś jeszcze urośnie, spoko. Potrzebuję dużych mięs. No, wow. Żeby cię wykarmić, to potrzebuję też dużych mięs. A ta czapka, Bee Queen to nie daje przypadkiem super ekstra tych... psychy? No jeżeli tak, jeżeli ją założysz i podejdziesz do drzewca, to oczywiście. Do drzewca trzeba jeszcze podejść. Znaczy no jeżeli chcesz taką mop nieagresywny, która obniża psychę. To ja się nie znam. Mop nieagresywny, który obniża psychę. Ej, zrób mi ten drzwiczki. Szybko! Co? Chodź. Czy ty podpaliłeś? Dlaczego ty podpalasz kolefanta? Jezu święty. Ty to robisz specjalnie. Nie, Esi, on podpalił te ogrody z kolefantem. Teraz wychodzą na pewno, wiesz. Ja pierdolę. No weź się, nie żartuj. Poczekaj, ja ci powiem. No nie żartuję. Słuchaj, dam ci pro tipa. Jak jest noc, nastaje dzień, szybko tą zapalniczkę zdejmujesz z ręki. Wow, zrobiłeś to. Teraz zdjąłeś zapalniczkę. Już nic nie będziesz próbować chyba. Nie, no nie mów mi, że to zrobił. No zrobił. Mogę ci przeprowadzić się. No chodź. Czekaj, bo ja próbuję znaleźć tego króla świń. Ja wiem, że wiedziałam, że gdzieś on jest. Gdzie jest ten król świń? Ale powiem ci, że nawet jeżeli by nosił pochodnie, to i tak by podpalał. Jeszcze nie ma ten. Chodź, no zobacz tutaj. Chodź, ci pokażemy. Fikusy. No chodź. Tu jest jeden słoń? Nie wiem, czy ja chcę to zobaczyć. A co te słonie dają? Dobra, chodź, zabijemy go. Kupę. Kurwił mnie. A co te słonie dają? Mięso. Przepraszam. Idzie drugi. Zabity. Drugi też? Tak. Użyły mnie. Potrzebuję meatballs tych. Zrobimy suszone mięsa. Chuj. Ja potrzebuję... Ja nie mogę jeść trąby, więc to akurat dla ciebie trąba jest. No to dobrze, będzie dla mnie trąba. Potrzebuję trąby i zrobimy z jedną kukłę chociaż. Chodź i zrobię w końcu garnek. Tu, proszę bardzo, się robi duży garnek. Bo w końcu mam mięso. A skąd ty możesz robić dwa garki?
On robi garnki takie specjalne dla siebie, wiesz? Które o 25% szybciej robią jedzenie. Ale to są garnki takie dla niego. A! Ja zrobiłem LC garnek, w sensie taki z mięsa. Gulasz to się nazywa. Dlatego mówię garnek. Przepijam go zjadę niechcący. Dobra, trudno. Co, ale co? Ej, niech ktoś mi rozwali tutaj przejście. Ma ktoś co młotek? Co zrobił niechcący? Że zjadł ten garnek. Dobra, chodź, jest drugi garnek zrobiony. Dobra, spoko, zjadłam jedną trąbę. Już oszczędnie robię. Młotek? Czekaj. Czy gdzieś go tutaj nie ma? Nie, tu go nie mam. Gdzieś tu też powinien być. Tu są, tu jest dużo serc. No. Trochę węgla, big queen hat. Kamień, ja potrzebuję, żeby zrobić tego. Chodź, Elsie, weź, bo ty znowu będziesz płakać, że zdołuj. 4, 3, 2, 1, będziesz nam mi odliczać znowu. No, czujesz tą presję? Ja nie czuję, czy ty czujesz? Dobra, dobra, przyznaj się, że wtedy czujesz presję. Nie, no co? Dobra, słuchaj, czego my nie mamy i czego my potrzebujemy, powiedz mi. Powiem ci tak. Poza młotkiem, który chyba zabił. Niech on też zbiera kupy. Niech idzie do bawołów, nie zbiera się, gdzie kupy. Ale to musisz mu powiedzieć, gdzie są kupy. Weź mu wytłumacz, gdzie są kupy. Niech on się przejdzie przez cały świat. Niech zobaczy. Niech zobaczy świat na was. Poczuj, gdzie są kupy. Poczuj, gdzie jest świat. Spróbuj go pokierować. Co to jest? Musisz powiedzieć co, bo ja, że tak powiem, nie widzę, co ty widzisz. Też nie widzę, co ty widzisz. Lore... Ink. What? Coś Florik mówi, ale nie wiem dokładnie co. Wooden flooring. To jest drewniana podłoga. No to właśnie, to niech to stworzyłem. No to stworzyłeś drewnianą podłogę. A ile ty masz tego drewna w sobie, ty mi powiedz? Tak poszedłeś kurde po to drewno i ile ty go nazbierałeś w ogóle? 16. To trochę mało. Czemu tak mało? Bo nie dużo. Bo odpaliłem las niechcący. Proszę mi nie zabierać tutaj nic. Nie zabieraj, sio. Kurde, no nie dasz mi zrobić tej bramy. Ja pierdzielę, ty przyszedł ten jesienny. Co? A, borsuk. Zaraz go wezmę. Kurde, a mi źle się wzięła ta nie brama. Źle. Aaaa, fuck. Deszczyk. Bramę źle zrobiłam, no. No nie mów, że zginąłeś, no litości. No zginął. Nie miałem jak się bronić. Nie mogę ci teraz pomóc. Ej, mam coś, ale jest takie pytanie, czy duchy podpalałem jak kiedyś? Znaczy wiesz co, jeżeli fajesz na plaży obok, to mogą podpalić, tak wiesz, normalnie, ale teraz duchy raczej nie robią
nic takiego, wiesz, żeby podpalić coś. Twardo próbuje nam zniszczyć bazę. Nie powinny w zasadzie. O, chodź tu. Czemu nie z bazie? No bo... No nie zniszczyłem... Aha. Chodź tu do mnie, Willow, ty. No nie stój w nim, no. Kućwa mać. I nie rób tak w bazie, bo nam podpalisz bazę. Masz. A nie się drzewo? Niszczy drzewo. Spoko. Mamy farmę drzewek. Esti, weźmiesz ode mnie mięso? To co, co? Bo ja upolowałem... Weź mięso, bo ja upolowałem bawoła. Weź to szybko. Nie chcę, żeby to zjadł. No bo zjadł. No to... Dobra, to muszę szybko. Uciekaj z nim. Nie, bo ja chcę to odłożyć rzeczy, ale nie mogę, bo muszę przecież go agro wziąć jego. Lul. Dobra, zaraz tu ogarniemy. Po nieco. Dobra, pozostawię. A ty będziesz... chodź, Willow, jesteś tu? Tak, zbieram to drewno. Dobra, zbieraj to drewno. Właśnie miałam cię poprosić o to, żebyś zbierał to drewno. Wiecie, że mam lepszego do drewna gościa. Teraz mamy burgera. No, widzę, widzę. Teraz możesz tu zbierać dużo drewna. Widzę. I patrzę, co robisz. Kurde, pojechałeś po bandzie. Co, kto? No ty z tym burgerem. No, tak się nim robi, nie? To jest lepszy niż jakiś murzynka w Tandamion. Jak jest burger, to jest naprawdę pomoc. Powiem tak, ha ha ha, bardzo śmieszne. Ale to tak miało brzmieć. Murzyn się nie przydał. No niech pozbiera jedzenie z całej mapy. Murzyn, on pojechał po tobie, wiesz? Nie daj się, murzynie. Kurda, mnie goni zakichana żaba. No, zabij ptaszka. Zabijaj swojego ptaszka. Będzie ci później smutno. On zabił ptaszka. On zabił ptaszka. Twojego ptaszka? Nie. Randomowego, który sobie przyleciał. A jaka jest taktyka na niego? Powiedz mi. Drzewce nim robisz. Tak jest najprościej, bo masz living logi. Masz living logi i masz dużo tego. Fajnych rzeczy. Kurde, szukam cię, ale cię znaleźć nie mogę. O, chyba cię znalazłam. Już nie mogę nic zbierać. A nie, jeszcze jedno drewno zbiorę. Gdzie ty jesteś, cholera jasna? Kto? No ty. Ja? No pobiegam z nim w lasek. Bo jest najwięcej wtedy drzewa. Jeszcze drzewce sobie pójdą. Zaraz ci pokażę. Gdybyś miała moda na udostępnienie przynajmniej mapy, to byś wiedziała, gdzie jest. Ale nie. Nie. Stwierdzisz, że to jest życie. Widzisz, tak to jest, jak człowiek sobie lubi utrudniać życie. Namot na plecach masz.
No, ale plecak to plecak. No, a mapa to mapa. A together to together i widzenie mapy. Zrób kompas może. Chcesz mnie widzieć, zrób kompas. Na kompasie nie widać, musisz mieć ten stół kartograficzny. Nie, musisz mieć kompas w ręku. Jesteś stukat. Stukacz jesteś. Nie, żeby cię widzieli, musisz mieć stół kartograficzny. Czytałam. Czytałam. Nie. No tak. Stwórz kompas, okej? Okay? Zaufaj. Zaraz ten. O Jezu, to są krety, nie chcę ich tutaj despawnować. To jest spokojnie sekretu. Powiedz, kiedy stworzysz kompas. Na razie mnie nie ma w bazie, bo biegam i cię szukam. Stwórz kompas. Nie ma mnie w bazie, Łosiu. Łosiu, zrób kompas. Ma, nie, ma... nie ma mnie stwórz w bazie. Kompas. Dobrze, ale nie ma mnie w bazie, no. Dobrze, idź na kamień może. To wtedy zrobisz ten kompas i zobaczysz mnie na mapie, okej? Okay? Tak będzie spoko. Będę w bazie, to okej. Okay. Czemu musisz być w bazie? No bo bez bazy tego nie zrobię, bo ja nie noszę kurde w kieszeni Science Machine. Ale to bez Science Machine możesz zrobić. No bo kompas się gdzie robi? Łosiu. Survival. A ja to mogę zrobić bez tego, no. Faktycznie. No wow! No i się nie wyświetla, a nie. Zaraz. Nie wyświetlasz mi się. Zaraz. Miałeś przygotować rzeczy. A powiedziałeś, że nie zrobisz, bo musisz być w bazie. Miałeś, no dobra. Nie, kiedy będziesz gotowa. Ja już biorę złoto, już idę. Już. Ale ja mam złoto przy sobie, Łosiu. Łosiu, już robię kompas. Bo ja noszę już przy sobie. Zobacz, no? Gotowe. Widzisz mnie? Ja cię nie. Widzę. Jesteś nowym metem. Jestem obok ciebie. Centralnie wiem obok ciebie. A no? Faktycznie cię wow. Widzę. Wow. Nie wiedziałam o tym. No nie wiedziałam. No wow. Cholera, ciemność widzę. Muszę na razie opuścić kompas, bo to bergur. O. Już nie masz kompasu. No bo ten, bergera biorę. Więc by widziałeś, gdzie jestem, więc tam proszę iść. Trzeba dać radę tam dojść, tylko pytanie, jak ty tam polazłeś. Jeszcze za chwilę będę głodna, kurde. Też nie, dobra, dam radę. Zjem trąbę. A tą zapalniczkę da się jakoś naprawiać, czy nie? Możesz ją robić. Możesz ją robić chyba, ale ja nie wiem z czego. Tak, ze złota i z kwiatków. Zastanawiam się tylko, kurde, którędy ty tam polazłeś? Normalnie, dobra, biorę jeszcze raz kompas. Gotowa? No. No. Aha, ty tamtędy polazłeś, dobra. Dziękuję. W końcu Elsie ogarnia logikę. No, bo, że tak nie mędrkuj. To się czasami nie posłuchaj. Zrób kompas. Nie mogę, muszę być w bazie. Muszę być w bazie. Kiedyś normalnie było tak, że wszystko ty musisz robić, będąc przy Science Machine. Generalnie, na przykład, nie wiem, ognisko nie musisz robić przy Science Machine, więc nie wszystko jest przy nauce. Nie wszystko. No dobrze, tu się mylisz, no. Moja droga. No dobrze, dobrze. Jesteś niedoświadczona. No nie, no ja jestem zielona. Ostatnio przeżyłam tylko 2 dni, więc wiesz. Ja ostatnio uwierzę we wszystko. O, drzewce, są 2 drzewce. Wow, w końcu. O, jeszcze 3 drzewce. Jezu, 4 drzewce. Wow. Może przeżyjesz. Nie, właśnie nie, to jest super, zajebiście, odchodzi. 4 drzewców to kozak. O to chodzi, o to chodzi. Tak trzeba żyć.
Żyję, bo chcę, żyję, bo życie jest snem. Padł już. Po cholerę ja do ciebie idę, jak już padł. Pozbierać drewno. No po co szłaś, bo nie wiem. No właśnie, też nie wiem. Chciałam zobaczyć, jak ci idzie. Świetnie. Jak to wygląda. Normalna walka. No właśnie, normalna walka, tylko ja ostatnio przeżyłam 2 dni i tak trochę, wiesz, dyskomfort złapałam, że mi nie idzie. Ja tu widzę pyk pyk i tiru liru, zrobione. No, pozbieraj drewno. A weź murzyna, żeby zbierał drewno. No właśnie nie wiem, co robi mój murzyn. Mój murzyn głoduje. Sprawdź go. Murzynie, co robisz? Chodzę i podpalam wszystko. Aha. Murzyn się nie sprawdza. Fajny murzyna murzyn. Trzeba zwolnić. O nie, roślinka. Murzyn zginął. Przez pająka. Klapka bierz i zatłucz go. Niedobra mordercza roślina zjadała ptaszki żywcem. No, jeszcze jeden drzewiec mi został do zdjęcia. No i co ja mam z tobą zrobić, murzynie? Chodź tu. Ładnie. No wszystko. Zabiłem 4 drzewce. No to ładnie. No mówię ładnie. Jest jeszcze wziąć te. To mam. To to wezmę. To włożę tu. Kompas zostawię. Zrobi się nowy. To ty tam gotujesz, ty mi powiedz. Nie, że nie mam do ciebie zaufania, ale co ty tam kurwa gotujesz? Ja nic nie gotuję. No, wiem, że ty nie. Nie wiem, próbuję różnych składników. No właśnie, to mnie martwi, dlatego pytam, co gotujesz. Ej, nie marnuj warzyw. Pomej. 4, później połowę. Co? Miód gotuję. Tylko? Nie marnuj miodu. Cukierki on robi. No wiem, że cukierki, widzę. To mu wyszło. Znaczy ja znam przepisy, jak mówisz, że sam miód, to wiem co. Ja też, jak powiedział 4 te. Poczekaj chwilę, zaraz ten. Zaraz ci coś ugotujemy dobrego. Nie wiem, ja eksperymentuję. Ale eksperymenty są złe. Tak. Coś ty zrobił.
Zrobił jakiś zielony, znaczy czerwony talerz z zielonym glutem. Co? Czerwony talerz z zielonym glutem zrobił. To let go. Harvest krok pot. A wiem, to jest zupa z tego, ze szparagów zrobił. To jest na HP. O. Daje 12 głodu. Nie kombinuj, bo zmarnujesz składniki, no, człowieku. Ja znam najprostsze składniki, najbardziej oszczędne. Daj. Słuchaj, mamy kucharza, weź. Słyszysz, co ja mówię do ciebie? On nie wie. A co jeszcze od lodówki, Elsie? Dzięki. Tak, tylko że ja nasiona biorę, bo sadzę. Masz tutaj, robi się Turkey Diner, czyli obiad z tego. Potrzebuję czegoś na głód, mam 50 głodu. No to tu się robi, Turkey Diner. Dobra, dobra, spoko, mówię tak ogólnie. A nie, czekaj, mam jeszcze gulasz, sorry, zapomniałam. Tu się robi. Powiedz, czego potrzebujesz, czy głodu, czy jedzenia, czy psychiki, no, i zaraz ci zrobię. Teraz na psychikę. Okej. Ale co ognisko mi rośnie. No to podejdź bliżej ogniska, rozpalcia na full i tylko ognisko, do ogniska, nic podejdź. Chyba, że ci Elsie pozwoli iść do kąta i tam sobie to spać. Dobra, spadaj, bo ja chcę nasionka posadzić. Spadaj, nasiona posadzę. Cebula, szukam cebuli, tu jest 4, dobra. Bierz, tu masz jedzenie. Bierz. Już, czekaj. Bierz je. No, już mu robię, na sanity. Zrób mu coś na sanity, żeby nie płakał w kącie. Czekaj, jeszcze sobie wezmę to. Pik. Okej, jedno. Pik. To jest warzyw akurat, to jest najlepsze. To cię chyba 33 sanity. Jest. Dobra, proszę zamknąć lodówkę na chwilę. Bierz. Chwyć sobie to na sanity, Łosiu. Łosiu, bierz. Źri. W drugiej lodówce masz mnóstwo rzeczy. Ej, gdzie się podziały te rzeczy z pleśnią? Rzuciłeś gdzieś? Masz jeszcze, tu jeszcze jedno jest, jeżeli masz mało psychy. Ej, było tyle pleśni, gdzie ona jest? Nie wiem. Ej, no bez jaj, kurwa, było tyle pleśni, było... Były ze 3-4 staki po 40 slotów. Ja pleśni nie ruszałem. Ci robię na zapas tego. Salsy. Salsa dobra na sanity. No. A jak zwiększyć serduszko po dwóch uzdrowieniach? U mnie? Dobrze. Ale nie, bo jest w połowie czarne, w połowie... Musisz zrobić tego, jest ciekawe. Zaraz ogarniemy. A no to ja potrzebuję tego, kurde, to potrzebuję pleśni, nie mam pleśni. To zgnij ktoś. Czemu to dwa razy? Ej, bo ty jesteś w lodówce, nie ma tam żadnej pleśni? Nie, tutaj nie ma, no zobacz sobie. Jest full lodówka jedzenia, w sensie warzyw i nasion i tego wszystkiego. W tej drugiej chyba coś miałaś. No właśnie, nie ma tam nic. A co, krasnoludki zjadły? No najwyraźniej. Robię ci coś na HP, jak coś. Pirogejsy tak zwane. No nie, ja pleśni nie ruszałem. Bym do ruin jeszcze na chwilę wskoczył. Poczekaj, chyba urosły. Nie urosły. Jeszcze się robią. O kurde, nie wiem. Wzięły i zniknęły. No może. No wzięły i zniknęły, no nie ma. Ale ten deszcz pada cały czas. Chcesz podnieść jakąś różdżkę?
Nie. Potrzebny nam jest termometr? Nie. Nie. Potrzebne nam jest drewno, więc zbieraj cały czas drewno. Drewno jest na gwałt. A macie może siekierkę? Ej, no to kurde, zrób sobie. Patyki są, flint jest. No, patyki są zebrane. Masz. Jeszcze dam ci bonus zaraz, co będziesz szybciej ścinał. Jesteś głodny, czy nie? Bo nie wiem, czy robisz na głód, czy bardziej na... Nie, mam wszystko pełne. Dobra, chodź, masz to. Dobra, to jak to wiem, to poczekam noc. Czekaj, czekaj. Ja się dam zaraz coś na szybsze rąbanie. Okej. Okay. I tu... Gdzie to było? Ja to mam. Masz. Co się robi? Masz. Teraz musisz zjeść wtedy, kiedy będziesz chciał już ścinać drewno, bo wtedy się czas marnuje. Czyli nie jest na razie, kiedy nic nie robisz. Bo to jest marnowanie. Tu mam. Zjeść wtedy, kiedy będziesz już zaczynał czopać w drewno. Panie tak Mariusz? Pytanie, a jest jakiś duży, gęsty las w pobliżu? Nie, spaliłeś ja chcesz, go. Czekaj, stój, ja mam dla ciebie trofeum, nagrodę masz. Ale nie, tak na początku jest. Dobra. Chyba będę musiał zabić trochę wolców, bo nie mamy tego sierści. A jutro panowie jak pracujecie? Normalnie. Ja jutro kończę o 17. 22 jak zawsze. Okej. Okay. To co jutro tak samo? Ok. No można. Ale się jutro też spróbujemy tak dzisiaj z rana? Po 17. Tak, tak, tak. Ja muszę kurde poćwiczyć, bo to jest kurde niemożliwe, żeby mi aż tak źle szło. Ale co poćwiczyć? No kurde, to jest niemożliwe, żeby mi szło tak, że ja przez 2 dni żyję. Jak coś przed... Ej, co to było? No on włączył strażak. Nie włączył. Strażaka. No a kto? Twój murzynek, Bambo. Murzyn, nie włączaj strażaka. On się boi, że coś podpali znowu. Nie włączaj go, no. Co za agent. A nasz ptaszek nie jest głodny? A może i to prawdopodobne? Ja nie mam żarcia żadnego dla niego. Nie, w zasadzie nie, ja mu dawałem te... dawałem mu rzeczy. Zaraz jeszcze dodam mu ten kolejny nasiona. Warzywa na nasiona. Okej. Okay. Kurde, nie pamiętam, gdzie był król świń. Ja chyba u niego nie byłam w ogóle na tym świecie. Byłaś, musiałaś być. Jest obok królowej pszczół. A to nie byłam u królowej pszczół. Patrzę po mapie i kurde nie widzę. Musiałaś być. A to weź skocz do tego Wormfala tego niebieskiego. Obok nas. Okej. Ciemność, uwaga. Ła! Kurde. Bo ktoś włączył strażak znowu. Ja pierdzielę. Murzyn! Serio? Swoją panią bić. To powinno być karalne. Co? Ja nie wiem, czy on troluje, wiesz? Że tak mówię, że choć pogramy, a to jednak takie, wiesz, podpala.
Jak nie chcesz grać z nami, to mi to powiedz. O! No nie, dobra, to ja już znalazłem swoje miejsce. Spokojnie, jak chcę grać z wami. Tylko teraz, no. Teraz to mam chęć na trollowanie. To jak masz chęć na trollowanie, to lepiej uciekaj, bo wiesz, bo tutaj wiesz, wtedy miejsca nie zagrzejesz. Nie, spokojnie, się ogarniam. Ty, słuchaj, jak mi spieprzysz 150 dzień, to ja się naprawdę wkurzę. Ty, to nie jest drugi dzień, trzeci czy jedenasty, to jest 150 dzień. Spokojnie, ja tu jestem. Ja wiem. Ja w ogóle nie ginę, no chyba, że przez jakieś błędy. Dobra, chodź, zabijemy te potrójne te, chodź. Tam mamy potrójne. Szaleństwo. Może poszedł zbierać drewno. No. Szalony. Może teraz wiesz, teraz musi odpokutować swoje winy. Fajnie, że ten też tak pada, ale bym mógł trochę się ogarnąć. Zjadłem to i chyba raczej nie ścinę szybciej drewna. Drzewa. Ratatuj miał zjeść. Zabrałeś? A to co mi dałeś, to zjadłem. No to powinieneś drzewo ścinać na 8 hitów, a normalnie bez tego boosta ścinasz na 15. Najwyższe duże drzewo weź, zetnij. Na 15 hitów masz najwyższe duże drzewo. Zobaczysz tą różnicę, naprawdę. No, widać tą różnicę, naprawdę. No, 8 jest. No, a normalnie masz 15. Dobra, zabiłam ten kokon duży. Nie pozwoliłam wyjść królowej. A pełnia za dwa dni. Co? Pełnia za dwa dni. Nam to coś zmienia? Nie wiem, możemy zabić Gloomera, jeżeli nie mamy wyjścia. A wilki kiedy przychodzą? Jakim się chce? Niespodziewanie. Spodziewaj się ich, kiedy ich się nie spodziewasz. Pamiętaj, zawsze się spodziewaj niespodziewanego. Dokładnie.
shit. Dostałem. W sumie lepiej randomowe dać. W ogóle taka cisza jest. Żyjecie tam? Nie, nie, ja się skupiam, wiesz, bo weszłam na chwilę do podziemi po śmieci. Po śmieci, a po co ci śmieci? Po pleśń. Szybko zbieralną pleśń. Czyli po te bulby świecące. Ja poczekam chwilę, aż będzie dzień. Poczekałeś bardzo szybko. Dlatego się wylogowałem. No ale zginąłeś. Zginąłeś i się wylogowałeś. Wylogował się? No, no wyszedł, w sensie wyszedł z gry, ale zginął przed tym. Lol. No. Co? Nie ogarniam. Było pokazane. Zginąłeś. A ja myślałem, że jak wyjdę, to... No podczas nocy, jak się rozpoczyna noc, to nie jest tak, że od razu log... Musisz poczekać, to wiesz, postać musi zaakceptować to, że jesteś w tym miejscu, zapisać tu jakiś wypłynek i takie tam. Teraz już się możesz zarywać, bo jest już dzień. Na spokojnie. Kurde, chyba wpierw bym dragona potrzebował bardziej. No, wiele to mu już nie zmieni. Dobra. Z Elsie zrobiłabyś trochę hełmu, bo i tak to widzę, dużo mam tego. Mogę, ale za chwileczkę, bo jestem w podziemiach, tak jak powiedziałam, i za chwilę muszę zrobić siusiu, ale to jak wyjdę, zrobię siusiu. To że skór! Nie mówiłem, przeklinaj! Mówiłem, że zginąłeś. Czemu się mnie nie słuchasz? Jeszcze psycha mi przez to leci na łeb, na szyję. Jeszcze zaraz zaczną mnie schizy atakować przez niego, ale będzie śmiesznie, no. Schizy mnie chcą atakować przez niego. W podziemiach. Nie widzisz. Ja jestem w ciul daleko. O kurde, jeszcze robak mnie zaczął atakować, no ja pierdziule. Robaczki. Z robaczkiem nie będę się teraz bawić. No, ty drewno naczypałem i dupa z tego wyszło. Czyli to nie jest tak jak na innych serwerach w Don't Starve, tylko gdzie indziej, że weźmie sobie, wyjdzie za inną noc, przyjdzie i tyle. Nie, bo ty w każdym razie tak jest. Ty musisz wpierw twoja, wiesz, to się zapisywanie serwerowe, czyli zapisuje twój ekwipunek, zapisuje gdzie jest, czyli takie tam. To jest takie, w Minecraftie możesz sobie lognąć, o, cyk, i nie macie, logam. Nie złapiesz mnie. Cwaniaczek. Musisz się wylogować, pomyśleć przecież, zobaczyć, że są dwa segmenty przed nocą i wtedy się wylogować. To jest wtedy mądre wykonanie. Manewru. Tak. Manewru. A nie, jest noc, a ty już od razu, dobra, wylogowałeś, bo nie mamy niczego. Chociaż ty miałeś zapalniczkę, tak mi się wydaje, tą twoją, wiesz. A nie miałem zapalniczki. Obsidą. Jest i obsidą, jak coś. Spoko, mi to nie robi. Nie, no tylko ci mówię. Tylko ty potem mówisz, o nie, psy idą, co ja poradzę. No ja se poradzę akurat, ja se poradzę, ty się nie bój. Ja zrobiłam sobie, wiesz, schron. A potem zgony. Najgorsze jest to, że mi się sikać chce. No co bóla rosła? Nie, mój drogi, ja se zrobiłam schron ochronny. Psy już są. Już widzę. Też widzę. A ja nie widzę. Psy gonią króliki. Króliki. Czy sera nam biją? Biorę czerwonego. Czemu
się bijecie w bazie, a nie w tym? Nie, biorę czerwonego. Nie, po prostu zagrywam się. Au. Zabite. Mnie psycha bije, ale spoko, se poradzę. Jeszcze deszcz pada na jesieni, w ogóle od co chodzi? No, ale taki długi ten deszcz, wiesz? Ja już mam 17%. Aż takie dziwne, faktycznie długa ta... Długi ten deszcz. Długi? Ja jeszcze z Lorsona do bazy poszedłem. Ok. Poko, ja sobie tylko rozwalę psychę i zaraz możemy tam kombinować. Dobra, teraz tu. Cyk. Okej. Okay. Mamy świńską dupę. Świński ogon? Nie wiem. Czy musiał zabić te świnie? Jest takie prawdopodobieństwo. Okej, co zrobię? Czego my potrzebowaliśmy do zrobienia tego nieszczęsnego tenta? Trzy rołpy, dobra. Trzy rołpy to chyba będę miała. Mhm. Szybko wrócić. To już... Pierdziele, idę spać. To zrób mi coś do jedzenia. No, jest ten pomysł. I... Ciekawe, czy będzie chociaż jeden. Jest jeden poziom miodu chociaż. Wow. 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 O, durian. Durian. Level Monster Meat. Nie rób tak w bazie, bo nam podpalisz bazę. Kamp, Damian. Jak nam tak będziesz robił w bazie, to nam bazę podpalisz. Jak chcesz ten, jak chcesz psychę, to weź go wskrześ. Nie, nie potrzebuję psychy, mam na full. Żarcia potrzebuję, bo mam 20. No to wyjdź z tenta. Bo ja mam... Co to ja tu mam? Warzywa. Jak dla odmiany. Nie wiem. Masz kulki. Twoje ulubione. Pies! Oddaj mi go. Nie opętuj go, bo będzie inny kolor. I nam podpali basę. O, w ostatniej chwili. Dobra. Ale to co, mogę go opętać? Możesz. I wtedy zmienia kolor. Dobra, ja idę do łazienki. Okej. Okay. Wybuchają to wszystko. Okej, okay, to nie mogę dać. Okay. Ale koniec czerwony to jest źle. Tak, to wtedy płonie nam baza. Jeżeli w bazie go zabijemy. I wtedy jest gorzej. Najgorzej. No. Okej, okay, to jest zatem to. Było miejsce. Wskrzeszę się, jak będzie dzień. Chociaż sobie czekaj, to wezmę jeszcze. Właśnie. Patrzcie na te strzykawki. Nie wiem, czy mamy na strzykawki. Gdzie my mamy serca? Tutaj, Łosiu. Wiem, ale też się w dużej skrzynce były serca, wiesz? Dlatego chciałem z tej dużej poużywać, a potem z tej... Nie tej ma innej. Już w tej dużej. A czemu? No bo zostały zużyte. A czemu?
Bo nie ma dżemu. Ale czemu? Ale czy tam jeszcze jakieś strzykawki, czy już nie ma? No, kurde, jakby nie ma, były, no to, to by były, no. Jakby były, to by LC chyba sobie wpierw, znaczy na sobie. Dokładnie, strzykała. Najpierw bym sobie strzyknęła, bo murzyny są na końcu. Później są, że tak powiem, osoby mniej użyteczne w temacie. Bez urazy. Masz dużo, mamy dużo fuela? Fuela? Nie wiem, ile mamy fuela. Bym potrzebował. E13. Tak, potrzebują. Ostatnia skrzynka. Dobra, idę jeszcze raz po to drewno. Bierę, bo idę zabić dragona. Idę popatrzeć. Czekaj jeszcze. Ale daj mi coś do żarcia, co? Ale nie mam. To mogę weź narób. Ale nie ma mięsa, nie czaisz? Mogę ci zrobić niedobra. A druga lodówka? Pięć masz dużego prawie mięsa, jedno zwykłe mięso. Pokaż. Sześć z... No proszę cię. Do tej wkładasz? O, tutaj są jeszcze rzeczy. Ja. Ty no, ja, kurwa, ja, mamy dwie lodówki. Pierwsze się nie mieściło, to wsadzę do drugiej. Masz garnek, masz garnek, bierz garnek. Bierę. Weź mi zrób ze trzy jakieś potrawy. No, daj mi masz tego. Ty, ale zobacz, ile pada. No właśnie, nie, jak to ci mówiłem. Ja nieporozumienie, ale masakrycznie dużo pada. Murzyn ma wpływ na pewno. Mówisz, że to wina murzyna? Tak. O, już przestało. Powiedziałem murzyn to od razu. Żeby nie było, że jego wina, nie? No. Masz, bierz tam garnek z trybu. Ale po części dobrze. Czy jest taki drewno wystarczą, czy jeszcze? Więcej, więcej. To jest akurat, wiesz, składnik taki, co się nie ten. Zrób mi hełmy, tak jak cię prosiłem kiedyś. Dobra, mam tylko 5 tych. Wiesz, złoto. Tak, kamień tam jest. Złoto tam też jest, powinno być. Murki tam są? Jest złoto. I mam sikiery. Szukam kamienia. No to kurde, trzeba se zrobić. Dobra, jest kamień, dobra, mam. Szybko pójdę jeszcze w jedną stronę. Ile tych hełmów? Wiesz co, na razie nie kraftuj teraz. A jeżeli skraftowałaś, to dwa trochę tych hełmów weź. Skraftowałam. Weź po prostu materiały i tam skraftujesz na miejscu, żeby tego nie dźwigać tak. Tak o. A, dzięki. Dobra. A to idziecie na bossa? Na muchę. Na muchę. Pszczółki, żeby dały miodek. O, pies jeszcze jest. Nie no, nie idziemy na królową pszczół, na muchę. Tak. I po muszce idziemy Lulu, bo ja niestety muszę wstać do dzieci później rano, więc ja muszę iść Lulu. Okej, okay, pełnię dzisiaj akurat. Miodu nie ma. Ja bym zrobił to na ten, na dmycz. Jeszcze tu się zrobi z tego. Też wezmę tu i pit. Mamy fletnie gdzieś? Tam? Co mamy? Fletnie gdzieś. Fletnie tam. Mamy w Chesterze, tym przydało. Od serc. Chyba tym fioletowym. Nie ma. Też nie ma. Nie ma. Tu, w tej skrzynce. Okej. Okay. Nadal nie mogę. Jest.
To jest tak, kamień jeszcze mamy do murki. To jest jeden cutstone, ale by się przydało. Masz trochę kamienia jeszcze? Tak ciutkę? No mam. Chcę sprykaftać. Dobra, już mam, nieważne. Maszyna. Nie wiem, czy robiłem. Masz jak coś resztę? Aha. Cię fajnie dałem. Chodź, idziemy. Gdzie jest mucha? Mucha jest prawdopodobnie tam. I patrz, prosto tutaj w dół, nie wiem gdzie ty masz opracowaną mapę, tu jest prosto król, jak idziesz. Prosto musisz iść. Kurwa, co ja zrobiłam? Nie teraz wiem. Tak pokręciłam mapę, że już nie wiem gdzie jest góra, gdzie jest dół. Mi to obojętne, ważne żeby iść przed siebie. Nie wiem, nie wiem jak ty to robisz, ale ty idziesz tak szybko, kurwa, że... Mam lacze, zapierdalacze. Kozy spotkałem, jeżeli kogoś by to interesowało. Weź poczekaj na mnie, no. Jest ich są takie rogi. To już spokojnie, już będę przy dragonie. Już ja nie wiem, murki. Gdzie jest dragon. Idź tą drogą, po prostu idź drogą. Okej? Okay? Mówmy się, że idziesz drogą. Idę nigdzie drogą. Nie skracasz. Świetnie. Progres. Mam rozwidlenie na lewo i prawo. Idź drogą. Na razie czekaj, jakie rozwidlenie? Idź drogą. Ja pierdzielę. Tak musisz mieć kółko. Przepraszam? Zginiesz? Czy już jesteś nieżywa? Znaczy nieżywy. Masz kamień? No mam. To daj. Tu cyk odłoży, to cyk wezmę. Trochę wywalę. I raz, dwa. Pokazać ci magię? Podejdź tutaj do mnie. Widziałaś czy nie? No widziałam, że spaliło się. Nie, że zrobił się popiół z tego, z krzaka. Jeszcze naokoło. Wykopiesz jeszcze trochę kamienia? Tak troszkę, bo mi brakuje. A ty nie masz tego? Teraz już robię motek. Będzie kilo. No to widzę, że wszyscy dostawali tą skórkę. Ja myślałam, że ja taka wyjątkowa każdy. Jestem. I co jeszcze? Lipa. A co jak dostajesz tego skina, co mówiłaś? O kurczę, jaka wyjątkowa jestem. Nie, no tak pomyślałam, ale fajnie. No weź, Rakes, no litości. Nie, chciałem wziąć mięso. Nie, przynajmniej jedna śmierć na dzień musi być, panie. Dasz mi kamień teraz? Chciałem wziąć mięso, ale... Agresywne pszczoły mnie zabiły. Z tego jest też dużo kamienia. I potem chemo zrobisz, jakbyś mogła. Są w chesterze. Powiem wam tak, znalazłem dobrą farmę mięsa. Nie krzycz tak. Dobra, przepraszam, znalazłem dobrą farmę mięsa. Jaką? Pszczoły agresywnie atakują kozy. No tak. I tu jest dużo mięsa. Ale pszczoły, pamiętaj, że kozy ten muszą się rozmnożyć, przynajmniej jedno być, żeby się rozmnożyły. Dobra, tu jest ok, tu bym wstał. Jeszcze w sumie tak. Jeden mark. I będzie ok. Dobra. To
Ty będziesz perfekto. No tam już zrób przy tym wejściu jakby, no, chemy. Chester ma. Okej, okay, to wywal Chester. To weź. Okej. Okay. To patrz, patrz jak ja to szybko zrobię. No właśnie, chcę zobaczyć jak ty to zrobisz. Już. Wywaliłem. Czekaj. Daj ten kamień jeszcze. Nie mam to, już. Jeszcze trochę. Coś zbierała się chyba teraz jeszcze, czy nie? No nie. Okej. Okay. Masz tu jeszcze i skraftuj z tego chyba, bo pewnie złoto masz. Ja muszę wycelować, ale nie mogę. Odejdź. Okej, gorąco mi. Cały czas gorąco. Okej. Więc... potrzebuję tego. Czekaj, to sobie wywalę na chwilę, bo nie czekaj, są do końca. I na defense. Co? No jestem ciekawa, ile ci to zajmie. Troszeczkę no. Daj to mi pogarnąć. No dobrze, no chcę popatrzeć. Ty jesteś kurde koksem, ja nie wiem jak ty to robisz, kurczę. Muszę to zdjąć, bo ty niestety jestem bóg. To tutaj, to okej. Okay. Jaka jest taktyka na to? No ja go biję. Schowaj do plecaka, żeby nie ten. I Chestera może odłóż, albo do Chestera schowaj. Taktyka jest taka, że ja go po prostu biję. Czekaj. Czy w sumie jak jesteśmy na biomie kaktusowym, to zrobię z kaktusów. Potrawę. Na paście. W bazie jesteście? Nie, będziemy bić muchę. Byle jaka. I dam sobie to. Zaraz wrócimy, poczekaj. Tam udłużę to? Tak. No na chwilę tu garnek zostawię. Raczej tu dragon nic nie zrobi. Zabieram. Tu gdzieś też daję w sumie daleko od dragona, bo nie chcemy, żeby to spłonęło. Poczekaj, to ja Chestera sobie przeniosę. Gotowe. O, ja to będę bardziej patrzeć. A czy możesz też tankować? Może... Tak, mam, dobra. To jest jeden. Jest dzień. Jak to weźmiemy bardziej bliżej tą latarnię. Jeszcze ten muszę wziąć. Dobra. Dobra, no to ufletnie musi być przy mnie. Tak go, jak chcesz po ten murek bierzemy. Dobra. Aha, on już robi rolery. Chodź szybko. Chodź. Jest. Dziwnie. Już robi larwy. I co teraz? No czekamy, aż on zrobi larwy. One gdzieś się tu gliczują. To możemy sobie zaraz podłączyć światło. Ale w którym kierunku poszliście? Oj, to za dużo by tłumaczyć. Jak patrzysz na mapę, to poszliśmy na północ. Przez bagna. Zastanawiałem go, żeby razem. Za dużo wytłumaczyć. No stąd jest i zabity. Już? No bo ty zresztą masz tego moda na ten. Na mały health. Zbieram mi so. Coś szybko poszło. Mam jajko. Bo mam tak, weź sobie. Na boost na damage mogę ten sobie dać. Dlatego tak szybko poszło. Ej.
bo ma tam chyba według ciebie 2000 według twojego moda. Czekaj, bo ja mam... Coś mam za mało miejsca. Musimy do Chestera. No, bo to jest on. Dobra, chodź, idziemy. A! To jest Chester. Ciemno! Jak ty się przygotowała? Ty, no bo ja nie sądziłam, że to tak szybko pójdzie. A ze światem się przygotowałaś tak samo. Też sobie można schować. Z jednym. To się bardzo przydało. Myślę, że to do Chester. Ja Chester to jest. Damy gemą. Idziemy, chodź. Biginiemy. Już. To Big Queen ile ma HP? Jak ona będzie prostsza. Ja bym zobaczył. Ciekawy jestem tego. A my tam w ogóle wzięliśmy tamte rzeczy, nie? Ja trochę wziąłem, mam na piecyk. O, trafiłeś do nas. No, jakoś. Możesz teraz marmur brać. Cóż, jak coś się zrobiło, cóż. No właśnie. Co właśnie? Nie, bo tutaj mówię, że trafił do nas. Ale cóż się zrobiło, mówię. W sensie, wiesz, te jedzenie dla ciebie. A, no. Cóż, to ja wezmę do rodu. A będziecie zbierać marmur? Do tankowania nam zbroję, to dla jest. Dobra, lecimy. Pyta się, czy marmur będziecie zbierać z tego? Będziemy, ale nie teraz. A to nie jest marmur, tylko to jest kamień zwykły. No kamień. Marmur. Poza tym, wiesz, będziemy tam wracać, jak będziemy bili kolejny raz, nie? I tam zostaw tą fletnię przy niej. Nie, zostawiłam, ja tylko wzięłam te kamienie, wiesz. A co wypada z tego jajka? Pet dla ciebie. Pet? A to ona się odradza? Tak, kosmok się odradza. Ale jak to pet wypada? No, taka adorable, a coś tam larwę, a nie pamiętam nazwy dokładnej. I musisz ją zamrozić i wtedy jeszcze larwę i tam sobie robisz tego peta przy tym, przy... Tam, gdzie tą owieczkę robiłaś sobie kiedyś. Aha. Tam robisz sobie, no, kolejną. Robisz sobie po prostu... Okej. Fajnie. A no. A w ogóle powiem ci, że jak graliśmy na tym świecie, co przeżyliśmy tak zajebiście krótko, to oczywiście chcieliśmy sobie pograć i pierwszy kolefant, za jakim poszłam, to był drugi, trzeci dzień. Pierwsze, co nam wypadło, to nam wypadła owca. Owca, no. Czasami też tak jest. Szczęście w nieszczęściu. No. I to zobacz, masz kamień? 3 kamienia? Chciałem o tym zrobić. Jeszcze raz. 3 kamienia. 3 kamienia mam. Daj, ale już mam młotek, dobra, jeszcze nie dawaj. Dobra. To dam w sumie piecyk już tutaj. Tu dam. Żeby było albo zimno, albo ciepło. Dobra. Czy to był grat meteorytów? Gdzie był grat meteorytów? Jak chodziłem przez Walenę, to słyszałem jakby grat meteorytów. A to ja nie wiem. Spadają meteoryty czasami. Czasami tak jest. Ale całkiem zacnie poszło, muszę przyznać. Za krótko. Ja się zdziwiłem, że po 2 hitach on zaczął te larwy robić.
Właśnie tak, ja też jakoś tak byłam zdziwiona, mówię, kurde, co jest? Masz ten na moda na zmniejszanie bossów HP. Nie wiem czemu. No tak, ale nigdy nie padły aż tak szybko. Mimo wszystko. Mimo wszystko nie padły aż tak szybko zawsze. Chyba tylko przy tobie tak padają, po prostu szybciutko. No. Boją się mnie. Budzisz w nich lęk i strach. Ano. No. Dobra, panowie, ja myślę, że co, że jutro w takim razie... Czekaj, jeszcze zobaczycie. Jak... Dobra, ja tu zbiorę tylko jeszcze siano. A, wypadałoby naszego kolegę wskrzesić może, co? Bo on tak bidny... No to wskrzesi go. Bidny się pulta po tym świecie nieszczęsnym. Nie wie, co ma ze sobą chłopak zrobić. Poczekaj, bo się jeszcze raz wejdę, bo się chyba coś zepsuło. Cię nic nie zepsuło, to trzeba grać. Ja tak się ucieszyłam, że będziemy mieli murzyna, który działa, a tu widzę, że dupa. Ja miałem koło 40-50 A gdzie ty polazłeś? Drewna. Wyszedł z gry. Loguję się, bo weszłem do lochów. Gdzie? Do lochów, no wiesz. To gdzie otworzyliście ten do podziemi. Aha. Nie weszłem na szczęście. To idę do bazy. Wszedłem do lochów, a ja tak się zastanawiam. Kurwa, co ty gadasz? Jakich lochów? Jestem w bazie. Widzę, poczekaj. To zbiorę siano. Ty, bo my mamy ograniczoną ilość, że tak powiem, tych serduszek. Tak nie szalej. Ty miałeś nam pomóc, a nie tutaj, wiesz. Spowalnisz nas. A! Kurde, w ostatniej chwili. Bym zginęła. Ty miałeś tu pomóc, a nie przeszkadzać. No, chciałem pomóc, potem zbierać drewno. I zginąłeś po raz kolejny. No właśnie. No to jak to jest z tą twoją pomocą? Wytłumacz mi. Jak mam 38 HP i byłem koło ostrych pszczół. No ale to kurde, po cholerę ty je zaczepiasz. Przechodząc, one zaczęły do mnie lecieć. Ale to po co w ogóle do nich podchodzisz? Po co? To wtedy się do nich w ogóle nie podchodzi. Wiesz, że to są... Jak zrobisz kompas, to zobaczysz króla zaraz. Masz kompas czy nie? Mam. Czekaj, jeszcze potrzebuję złota. Moment. Ogarnę. Idę po to drewno. Dobra, muszę zabić kocie szapa. Idź po drewno, a ja ten... Idę szybko tu ogarnąć mięso z kota. I robię ci kompas, ci pokazuję, gdzie jest kur... Bo ty... Jesteś taka, kurdi, tutaj. No jaka? No powiedz jaka. A taka i owaka. No jaka. Ty taki i owaki, ty. Gotowa? Na cały czas. Kompas, myk, założę. Już widzisz?
O Jezu, kawał drogi. Troszeczkę, zobacz, jest tam od krowy pszczół. No. Tutaj zostawiam kompas. Dobra, widzę. Pamiętaj, że tu jest kul. To mnie tam jeszcze nie było jednak. On przyjmuje te trick or treat? Tak, jeżeli jest Halloween, to ten. Muszę sobie łatwo pofarmić te rzeczy. Trick or treat? W jakim to języku? No Jezu, cukierek albo psikus, no Boże, wiesz co, kaman. Jeciu, chcę zebrać swoje rzeczy, a to jest na terenie tych agresywnych pszczół. Nie no. O Jezu, chyba trzeba ci będzie zaraz pomóc, bo coś czuję, że ty po prostu zginiesz tam marnie. No właśnie, tak na to wychodzi. No się boję pszczół. Czy jesteś w stanie mu pomóc, czy nie bardzo? Jestem. Weź mu pomóc. Gdzie on zginął? Niech mi powie, gdzie on dokładnie. On jest przy tych wściekłych pszczołach. Wejdź w tego Warhola. Powiedz mi na tym właśnie tego Warhola, to nie jest jaki kolor? Kolor. Kolor, bo na mapie widzisz. Raczej. Niebieski Warhol. Okej. No jestem obok niego, no i... Tu się do ciebie. Dawaj, bo jestem obok tego niebieskiego. No. Ja się idę, poczekaj, tylko muszę się wrócić tam. Zapowiada się ciekawa akcja. Normalna. No dla ciebie normalna, ratowanie takich łosiów jak my. Dobra, chodź na tu. Idę. Speed test. Dobra, ratujemy kamp Damiana i kończymy. Tak. Jak on ci powie, że już uzbierał itemy, to kończymy. No. Ty się zaradaję. Pomógłbym ci, a nie mam czym. Nie trzeba, ja sobie daję radę. A on jest takim koksem, że daj spokój, z zamkniętymi oczami wszystko zrobi. No damage go zrobiłem. No patrz, to są pszczółki, zaraz się wybiję. Czekaj, broń jeszcze sobie wezmę. Odsuń się od tych pszczół, odsuń się. Dobrze, zrobię ci. Po prostu uciekaj. Cały czas uciekaj. Dobra, trzeba wybić te kapany. Jeden. Odsuń się, bo one się będą biły. Musisz cały czas być w ruchu. Ja zabiję? Nie te. No idź po swojej temy. Jesteś już bezpieczny. Zbieraj. To brzmi jakby dobrze wam poszło. No tak, wybiłem wszystkie pszczoły. Mówiłem, zawsze jak ktoś ze mną idzie, to wraca z, że tak powiem, uratowaną dupą. Zbierz w sumie ten miodek, co tutaj zabijam z tych pszczół. I te stringety, bo ci się przydadzą. Przydadzą nam się w sumie do tego, do łodzi. To się zginiło mięso. Gotowy? Wybierz te stringety wszystkie. No.
Ale nie spodziewaj się, że ich tutaj tyle będzie. No jest dużo. Zabiłem w sumie dużo tego ścierwa. Jaki wulgarny tego ścierwa. Ścierwo. A ty co to jest? Gdybym chciała pszczoła, która sobie agresywna, która wybije tutaj murzynów. Nie wolno bić moich murzynów, masz rację. No, to ścierwo. Dobra, wyzbieraj itemy, chodź. Już się wracamy. Tu jeszcze są twoje itemy. Już zostaw te stringy, ty już masz ich dużo na pewno. Bierz itemy. Bierz. Bierz te itemy. Już wszystko. To idziemy. Czekaj. No idziemy. Dojdziesz do bazy, tam się pochwalisz, ale co tam. I ile drewna zebrałeś? Chyba staka tam widziałem. Dwa staki po 20 i jeden stak po 7. No to ładnie. Nie zdążyłem więcej, bo mnie ale ty zabito. Mi się nie tłumacz, spokojnie. Skakuj do Murhala. Tutaj jest. Co ty mu mówisz, że ma wskakiwać do Wormhole, jeszcze mu psychika spadnie i co będzie? On właśnie tam wskoczył, wiesz? Żeby tam wejść, to musiał tam wskoczyć. Czy za psychikę mam nalał? A tam wskoczyłeś. Tam wskakiwałeś. Teraz mam 9 na psychiki. Dobra, wychodzimy. Zrób coś na psychikę, proszę, please. Tam masz w lodówce chyba, raczej salsa. Jest salsa? Masz. No nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Już. Gotowe. Don't panic. Don't panic. Już uratowane, dupę? Coś ci chyba wziąłem. Alex, a gdzie pożegnanie jakieś, czy coś? Alex? Alex? Halo? Zniknął? Chyba. Uciekł, tak bez słowa. No dobra. Moi drodzy, w takim razie żegnamy się. Trzymajcie się. Żegnam się ja i żegna się Camp Damian. Na razie. Żegnam. Do następnego odcinka.